szukasz małego plotera na start? Wpisujesz to w wyszukiwarkę i trafiasz na dwa najmniejsze modele na rynku, Cricut Joy i Silhouette Portrait 3. Pojawia się pytanie, czym się różnią, który wybrać i co mogę z nim zrobić. Zaraz opowiem Ci o 5 różnicach pomiędzy nimi. Pierwszą różnicą jest format cięcia plotera. Cricut Joy ma dostępne maty wielkości 11,4 na 16,5 cm oraz 11,4 na 30,5 cm. To jest mata mniejsza i większa. Można też wycinać materiały podkładowe, takie jak folie samoprzylepne, papier do etykiet, naklejek czy folie flex do naprasowanek bez użycia maty. W przypadku tego rodzaju cięcia pojedynczy kształt może mieć do 120 cm długości, a powielone kształty aż do 600 cm. Natomiast ploter Silhouette Portrait 3 ma matę wielkości 20,3 cm na 30,4, co pozwala zmieścić na niej stronę A4. W tym modelu materiały podkładowe, tak jak folie samoprzylepne i folie do naprasowanek, możemy wycinać bezpośrednio z rolki do długości 3 metrów. Oba plotery możemy obsługiwać z urządzeń mobilnych poprzez aplikację oraz program zainstalowany na komputerze. Cricut Joy jest obsługiwany przez Cricut Design Space. Program pozwala na projektowanie prostych kształtów i napisów ze wszystkich czcionek, które mamy zainstalowane na komputerze. Można w nim otwierać gotowe, kupione wzory lub zaprojektowane w zewnętrznych programach typu Corel czy Illustrator w formacie SVG. Aplikacja mobilna Cricut pozwala na otwieranie zapisanych w programie projektów i plików SVG. Proponuje także korzystanie z szerokiej bazy wzorów oraz przydatnych generatorów, głównie dostosowanych pod klientów opłacających subskrypcję Cricut Access, chociaż znajdziemy tam także darmowe wzory. Silhouette Portrait program jest polskojęzyczny i daje dużo większe możliwości projektowe, dzięki czemu samodzielnie jesteśmy w stanie stworzyć tam bardziej zaawansowane projekty bez konieczności posiłkowania się programami zewnętrznymi. Program ma także możliwość tworzenia napisów ze wszystkich pobranych na komputerze czcionek. Jeżeli zależy nam na otwieraniu plików SVG, konieczne jest jednorazowe dokupienie rozszerzenia do programu lub wtyczki Silhouette Connect, która pozwala na wysyłanie projektów bezpośrednio z Corela czy Illustratora do plotera. Aplikacja Silhouette Go pozwala na otwieranie plików zapisanych w bibliotece programu, otwieranie plików SVG, powtarzanie ostatniego zadania oraz edycję ustawień cięcia. Do plotera Cricut Joy możemy dokupić akcesoria, takie jak mazaki, którymi możemy naszkicować dowolne wzory, oraz narzędzie do złoceń. Na Silhouette Portrait możemy również korzystać z mazaków dedykowanych przez producenta, narzędzia do złoceń, a także narzędzia do graweru czy ostrza craft blade, które pozwala na wycinanie grubszych materiałów. Do plotera Portrait możemy dokupić również matę PixScan, która pozwoli nam na wycinanie już gotowych grafik. Plotter Cricut Joy jest dedykowany przede wszystkim do wycinania w papierach i foliach. Na urządzeniu możemy również szkicować mazakami oraz złocić. Plotter Silhouette Portrait dodatkowo ma możliwość wycinania wydruków dzięki systemowi znaczników. Jest to opcja Print and Cut, a także korzystania z maty PixScan, która pozwala na wycinanie gotowych grafik, których nie drukowaliśmy samodzielnie, np. elementów z papierów skrapowych. Oba plotery mają podobne zastosowania. Sprawdzają się w użytku hobbystycznym, domowym i mogą być wykorzystywane w małych firmach. Moim subiektywnym zdaniem kultura pracy obu urządzeń różni się między sobą. Plotter Cricut Joy stara się wyręczyć użytkownika na każdym kroku i przeprowadza go przez proces projektu cięcia, prowadząc praktycznie za rękę. Bazuje przede wszystkim na materiałach marki Cricut, do których posiada dostosowaną bazę ustawień i idealnie sprawdza się do pracy z gotowymi, szybkimi do wycięcia projektami.
Flutter Portrait 3 ma większe możliwości projektowe, dlatego też trzeba poświęcić mu trochę więcej czasu, aby opanować wszystkie jego opcje. Pozwala użytkownikowi na większą swobodę działania, ale też wymaga od niego edycji ustawień i dostosowania ich do swoich potrzeb. Flutter ten znajdzie swoje zastosowanie nie tylko w pracowniach hobbystycznych, ale również w małych firmach, poszukujących niezależności i wychodzących naprzeciw potrzebom swoich klientów w zakresie personalizacji produktów. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Ci w podjęciu decyzji o wyborze najlepszego plotera do Twojego domu czy firmy. Jeśli nadal masz wątpliwości, zadzwoń do nas, chętnie pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie zapomnij też zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków.